Cześć, ja nazywam się Karolina i w dniu dzisiejszym jesteśmy na spotkaniu autorskim z uczniem naszej szkoły Kacprem Buzakiem. Co pokierowało go do napisania książki 13 Lord? Zapraszam do oglądania. Kacper, powiedz mi, dlaczego postanowiłeś wydać tą książkę właśnie teraz? Postanowiłem ją wydać dlatego, że bardzo chcę, żebym stał się bardziej popularny. W przyszłości zamierzam z tego zarabiać, więc najlepiej zacząć jak najwcześniej. A wydałem ją, to nie jest drogie, więc po prostu poszedłem i wydałem bez większych problemów. A tak naprawdę samo wydanie jest darmowe, druk trochę kosztuje, ale też nie za dużo. Powiedz, co było twoją inspiracją do napisania tego cudownego dzieła? Moją inspiracją, to co mnie motywowało, to na pewno moja rodzina i moi przyjaciele oraz to, że chciałem coś samemu stworzyć. Od zawsze byłem bardzo kreatywny i w końcu przyszła mnie ochota na napisanie czegoś własnego. A to, czym się bardziej inspirowałem, to na pewno seria Wiedźmin oraz seria Kroniki Czarnej Kompanii. Czy są jakieś przesłania, które płyną z twojej książki? W tej części jeszcze raczej nie, aczkolwiek pod koniec można by ująć, żeby trzymać się zawsze z przyjaciółmi, bo jak się z nimi rozdzielisz, to nie, może się to źle skończyć. Ale ja raczej piszę lekko, że więc dużych przesłań nie ma. Okej, okay, dziękuję. Jak długo pisałeś książkę? No to tą pisałem około roku. Ale to było bardzo nierównomierne, bo pierw pisałem powoli, bo dopiero się w to wszystko wkręcałem, musiałem wszystko powoli wymyślać, świat i tak dalej. I pisanie szło mi bardzo mozolnie. Potem przez wakacje w ogóle nie pisałem nic, bo mi się nie chciało, miałem wakacje. I potem po wakacjach wróciłem i tak naprawdę w 3 miesiące napisałem ponad połowę książki. Więc czasowo to jest rok, ale tak faktycznie to ja bym to raczej zamknął w 5 miesiącach. A czy piszesz już może jakieś kolejne dzieło, albo planujesz pisać? Tak, druga część tej książki jest już w produkcji. Mam skończone 17 stron. To mogę tak zaspoilerować, że dzieje się rok po zakończeniu akcji z części pierwszej i zaczyna się na polu bitwy. Tak, żeby nie było za nudno. A skończysz tylko na dwóch częściach, czy będzie więcej? O tym bohaterze nie chcę pisać więcej, bo najprawdopodobniej jego wątek zostanie całkowicie zakończony w części drugiej, ale z tego świata będzie dużo więcej książek. Chcę napisać osobną książkę o drugim państwie Hanzie, chcę napisać osobną książkę, parę spin-offów do postaci, które się pojawiają w tej pierwszej, bo stwierdziłem, że są po prostu ciekawymi postaciami i napiszę o nich spin-offy. O Boże, ale to będzie musi się to wyciąć. Dobra. Po co nam pączki? A, to jest czwartek. Dobra.